O nie! Co jest? Gdzie mnie wystrzeliło? Jestem poza domem sąsiada, poza niewidzialną barierą. To tak nie miało wyglądać. Jakiś czas temu wyszło Hello Neighbor 2 i pomyślałem, że to idealna okazja, żeby powrócić w ogóle do tematu Hello Neighbor, ponieważ jest to jedna z moich ulubionych tak naprawdę gier, oprócz FNAF-a oczywiście. Ale dobra, siema, witam was na moim kanale, a to jest Hello Neighbor Pre-Alpha. Będziemy sobie ogrywać pierwsze alfy Hello Neighbor i tak aż do właśnie drugiej części tej gry, czyli zaczniemy sobie od pre-alfy, potem będzie alfa 1, 2, 3, 4, potem tam jakieś inne bety są, nie wiem co tam jeszcze jest, ale jeszcze zanim sobie zaczniemy, stawcie sobie od razu łapkę w górę, ja już nie przedłużam, zaczynamy, możemy iść sobie do domku naszego sąsiada, ale przedtem weźmy buta na samoobronę, ponieważ sąsiad może być bardzo agresywny. I jak możemy zobaczyć, trzyma coś w swojej piwnicy, ale nie ma go nigdzie. A to znaczy, że możemy wejść oknem. Wspaniale. A to znaczy, że możemy mu ukraść kwiatek. Jeszcze lepiej. Drugi kwiatek, czemu nie? No i telewizor, bo czemu nie? No i od razu może jeszcze ten kwiatek. Ale weźmy sobie jeszcze latarkę, żeby było widno, żeby sąsiad się tu nigdzie nie ukrywał i podejdziemy sobie do tej piwnicy, a sąsiad pojawił się znikąd. I tak oto nastał dzień. Dzień, w którym pójdziemy do naszego sąsiada ponownie. Po tym, jak nas wyrzucił dzień temu ze swojego domu, a raczej, żebyśmy nie odkryli, co jest w jego piwnicy. I widać, że już sobie tutaj zadeskował okno, więc oknem już nie wejdziemy, ale wiem bardzo dobrze, że lubisz oglądać tą telewizję i ty tu sobie siedź, oglądaj, a ja przejdę tyłem do twojego domu. Kapelusz wezmę na samoobronę oczywiście i wejdziemy sobie, no nie tędy, ale tędy możemy wejść. Cyk. Dobra, cyk. Wchodzimy. Bierzemy młotek. Też na samoobronę oczywiście. Wcale, żeby w sąsiada nie trzasnąć. Ale dobra. Tutaj nie możemy przejść niestety. Jeden centymetr i byłoby po mnie. Ale dobra. Tutaj nic nie mam. Miałem wrażenie, że go przez chwilę słyszałem. Ale skoro jest tu wieszak, no niech już będzie. Nie wiem, gdzie jest ten kapelusz. Wyleciał przez ścianę. O Jezu. To przez sąsiada. Dobra, lecimy tędy. Ponieważ skoro mamy już młotek, on poszedł. Nie wiem, gdzie on idzie. Ale skoro on idzie tam dalej, poszedł do swojej kuchni. To nie! Mogę otworzyć! Mogę otworzyć! I otworzyłem. Mam nadzieję, że to się zapisało tylko. Bo nie wiem, czy w pre-alfie to wszystko się zapisywało, ale znając prawdopodobnie życie, to nie. I sugeruję to po tym, że mi itemy zniknęły. Mam tylko zegar, który przed chwilą podniosłem, a raczej budzik. Więc cóż, zapisało się tylko to, że otworzyłem tamte drzwi. Okej. Mamy pułapkę. Nastawimy sobie budzik. Położymy go, dajmy na to tu. I teraz przechytrzymy sąsiada. Schowamy się za auto i otworzymy szafeczkę, w której powinien być wytrych. Ale nie wiem, czy tam będzie wytrych. Dobra. Sąsiad, wyłaź. Dobra. Cyk. Dobra. Otwieramy. Mam nadzieję, że on nie zdąży tu przyjść. O nie. Po nas. Po nas. Dobra. Mam na to inny sposób. Wezmę ten budzik. Ten sam dokładnie budzik, tylko położę go jeszcze dalej. Po prostu, żeby zdążyć otworzyć tą piwnicę. Położę go tu.
Niech będzie tutaj. On powinien tędy wyjść. Przynajmniej teraz jest jasno, będę widział, czy wychodzi zza tego auta, czy nie. I czekamy. I mam nadzieję, że uda się otworzyć tą piwnicę, ponieważ jeszcze potrzebny nam jest kot, ale kot to był chyba 4785. Tak mi się wydaje, że taki był kot. No nie! Dobra, podnoś to! Dobra. Otwieram. Sąsiad już tu wraca. No nie, no nie, złapał mnie. Ale dobra, będziemy mieli otworzoną piwnicę. Brawo, brawo. Lepiej być nie mogło. Niestety jestem zmuszony to wszystko, co zrobiłem, powtórzyć. Ale już tutaj jestem za samochodem i będę otwierał młotkiem piwnicę. Cyk. Do tego weźmiemy sobie wytrych i otworzymy drzwi od razu. On powinien tam chwilę czasu spędzić. No co ty tu tak szybko robisz? Postawiłem mu ten budzik kilka kilometrów dalej. No ale dobra. Skoro nas złapał, robimy to wszystko jeszcze raz. Gdyż... no... powinien tam dalej siedzieć. Powinien tu siedzieć. Tu mu postawiłem ten budzik. Powinien sprawdzić to miejsce. Dookoła. Zobaczyć, czy ktoś się nie kryje w krzakach. Ale on postanowił wrócić do domu. Dlaczego? Nie wiem. Może tak bardzo uwielbia swój dom i dziecko, które trzyma w piwnicy. Lecimy. 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 Jeszcze raz. Powolutku. Otwieramy. Ostatnio się udało. I chyba się tym razem wreszcie uda. Cyk. Cyk. Cyk, cyk. I w piwnicy nic nie ma. Ale przynajmniej udało nam się ją otworzyć. Postoję sobie tutaj, a on mnie złapie przez drzwi. Przez szparę w drzwiach mnie chyba złapał, nie wiem. Ale bardzo zielono masz tam na dachu. Dlatego jeszcze, żeby odcinek nie był za krótki, wezmę sobie twój kosz na śmieci, którego nie masz. Nie wiem, gdzie go zapodziałeś, ale może okno kryje na to odpowiedź. Więc utkniemy w pułapce. Wspaniale. Sąsiedzie? Sąsiedzie? Sąsiedzi, ile tu pułapek? Wchodź w pułapkę. Dobra. A skoro już wlazłeś w pułapkę, obiegnę twój dom dookoła jakby nigdy nic i wezmę sobie kosz z tyłu. Op! Okej. Skoro już mamy kosz, wezmę go sobie, położę tutaj, ponieważ powinien się zapisać. A jak się kosz zapisze, to wlecimy na twój dach i zobaczymy, co masz w tych zielonych drzwiach. Bo dało się gliczować na koszach, jak pamiętam, w tej Alfie. Nie wiem. Nie wiem, to moje kroki chyba są. Dobra, lecimy. O nie! O nie! Co jest? Gdzie mnie wystrzeliło? Jestem poza domem sąsiada, poza niewidzialną barierą. To tak nie miało wyglądać. To tak nie miało wyglądać. Chciałem tylko wejść na dach. Nie. Dobra. Skoro udało nam się wlecieć, to spróbujmy wyrzucić. Co nie będzie już takie łatwe pewnie. Znając życie. No. Nie jest to łatwe. Nie jest to na pewno też jakoś zaawansowano trudne. Ponieważ możemy sobie polatać i wlecieć poza mapę w tym pięknym świecie Hello Neighbor, ale skoro i tak już przeszliśmy tą grę, to w tym pięknym krajobrazie latającego świata chciałbym wam podziękować za oglądanie. Zostawcie suba oraz łapkę w górę. Ja się z wami żegnam, do zobaczenia i cześć, widzimy się w kolejnych alfach.